Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film dotyczący łazienek. Nareszcie łazienki mamy gotowe, są już praktycznie skończone w 100%, oczywiście mówię tutaj o płytkach, silikonach, fugach i tak dalej. Na toaletę, wannę, umywalkę, zabudowę będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Co prawda jeszcze nie wybraliśmy dokładnie sprzętu, jaki chcemy mieć w naszej łazience, jeśli chodzi o właśnie wannę, toalety. Jeśli macie coś do polecenia, to napiszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia z tym związane i czy jest duża różnica pomiędzy na przykład toaletami danych marek i na jaką warto się zdecydować. A dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak wyszły płytki i jak to wszystko wygląda na żywo. Przy okazji w ogóle możecie dać znać, o co chodzi z tą pogodą. Mamy końcówkę sierpnia, a na dworze jest jakieś 16 stopni, pada deszcz i jest mega ciemno, więc no, wakacje w tym roku nie były udane. Nam na szczęście udało się troszeczkę odpocząć i jesteśmy już po urlopie, ale to nie o tym. Także pokażę Wam, jak wyglądają nasze łazienki. Niestety muszę się wspomagać oświetleniem, więc no mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widoczne. I chcę Wam pokazać te płytki, które mamy właśnie w naszych łazienkach. One w zależności od światła, co będziecie mogli teraz zobaczyć, bo teraz mam takie neutralne światło, czyli jeśli damy neutralne oświetlenie, to one będą takie szare, delikatnie wchodzące w beżowy. Jeżeli sobie zmienię światło na ciepłe, no to one już bardziej wchodzą w taką kolorystykę, wydaje mi się, ciepłą, więc tutaj też w zależności od tego, jak sobie dostosujemy oświetlenie, tak one będą wyglądać. No a jeśli damy mega zimne oświetlenie, no to one będą totalnie szare, więc tutaj możemy naprawdę dosyć sporo sobie zmodyfikować tym oświetleniem. My na pewno będziemy szli w stronę neutralnego bądź ciepłego, na pewno nie będzie to oświetlenie zimne. No i tak się prezentuje toaleta. Tutaj to, czego jeszcze brakuje, no to właśnie misy WC, toalety, ale to, tak jak mówię, musimy ją po prostu wybrać. Jak wiecie, miałam naprawdę sporą zagwozdkę, jeśli chodzi o to pomieszczenie, ponieważ jest ono bardzo, bardzo małe. Z tego, co pamiętam, to ma ono 1,5 metra, jakoś tak. Tutaj nawet nie zmieściły się dwie pełne płytki, 80×80. No i bardzo zależało mi na tym, żeby nie było takiego zlewu, wiecie, takiego tylko malutkiego, mega wąskiego, tylko chciałam, żeby była to umywalka bardziej pełnowymiarowa, o ile można to tak nazwać, i żeby wyglądała tak no, normalnie. I zastanawiałam się nad szafką, jakimś blatem podwieszanym, aż w końcu wpadłam na to, że przecież są jeszcze umywalki wolno stojące. No ta jest w kolorze beżowym, więc jest to coś innego. Do tego dobraliśmy sobie armaturę z Omniresa. To jest ta seria Y w kolorze czarnym. Wszystko już działa, woda jest, także można już porządnie, pełnoprawnie umyć dłonie. Tam jeszcze oczywiście musimy zamontować gniazdka, teraz to będzie totalne wykończenie. Musimy wybrać lampy, zamontować te osłony na anemostaty, musimy, tak jak wspomniałam, wybrać toaletę, no i takie już pierdoły, jak jakiś uchwyt na papier toaletowy, ręczniczki i tak dalej. Na pewno zapytacie, gdzie tutaj zrobimy jakiś uchwyt na ręcznik, czy gdzie postawimy mydło. Mam tutaj taki plan, ponieważ tutaj jest taka mała wnęka, żeby postawić tutaj jakiś taki słupek betonowy, drewniany, żeby pasował nam do tych płytek i żeby to pomieszczenie było takie ocieplone. No i tam sobie położymy ręczniczek i no i jakieś tam mydło wpłynie. A jeśli chodzi o papier toaletowy, no to zapewne kupimy po prostu jakiś uchwyt ścienny i go zamontujemy w płytce. Jeśli chodzi o przycisk, to tutaj sobie dobraliśmy taki przycisk z Geberita, taki bardziej kwadratowy. Mamy jeszcze drugi do drugiej łazienki, też czarny, ale przyciski są okrągłe. Ja uważam,
oczywiście skromnym moim zdaniem, że wyszło to całkiem fajnie. Zastanawiam się jeszcze, jaką toaletę tutaj dobrać i czy zrobić ją w kolorze białym, czy może w jakimś innym. Całkiem fajnie na pewno pasowałaby tu czarna toaleta, bo są czarne dodatki, ale po pierwsze obawiam się, że będzie tutaj za dużo tego czarnego, no bo jeszcze dojdą czarne kontakty, jest już czarna armatura, czarny przycisk, więc myślę, że troszeczkę byłoby tego jednak za dużo, bo chcę osiągnąć efekt raczej takiej jasnej przestrzeni. A poza tym czarna toaleta jest bardzo, bardzo ciężka w utrzymaniu. Mam znajomą, która ma czarną toaletę i no mówi, że naprawdę nigdy więcej. Tutaj jeśli chodzi o jakieś problemy, które były w tej łazience, to tutaj mamy mega grubo nałożonego kleju, ponieważ okazało się, że jedna ściana jest cieńsza od drugiej i trzeba było tutaj to jakby no skorygować, a poza tym też tutaj mamy dwie pełne płytki dzięki temu, no i wygląda to symetrycznie i tak jak to powinno wyglądać. Jeśli oglądacie nas dłużej, to pewnie wiecie, że ta płytka nie była tutaj w planach. Na podłodze miały być panele winylowe, a ta płytka miała być tylko w dużej łazience, ale jednak stwierdziłam, że co płytka to płytka i jednak jest to łazienka, więc tutaj zrobimy płytki. No i też od razu będziemy mogli zamontować umywalkę, jakby to pomieszczenie będzie po prostu gotowe. Ta umywalka jest naprawdę mega ciężka, ponieważ jest wykonana z konglomeratu i wygląda porządnie. Z samej jakości jestem zadowolona. Jedyne co, to tutaj ten korek tak jakoś dziwnie wysoko wystaje. No moim zdaniem to jak powinno to wyglądać, to tak i to by było akceptowalne, a w tym momencie jest on już zamknięty, więc wiadomo, nie będzie woda spływać do odpływu. Dajcie znać, czy macie na to jakiś patent, ponieważ ten korek naprawdę dosyć mocno odstaje i nie wygląda to, szczerze mówiąc, za ciekawie. Jeszcze tutaj brakuje lustra. Nad lustrem też się zastanawiam, czy zrobić w czarnej ramce, czy na przykład w białej. I wtedy będzie to pasowało do toalety. Koniecznie dajcie znać, jaki kolor misy zrobić i jaki według Was by tutaj pasował. No, są toalety beżowe, brązowe i myślę, że one też tutaj by się fajnie wpisały, ale nie wiem, jak dokładnie by to pasowało do odcienia tej umywalki, bo myślę, że to dosyć ciężko będzie dobrać. Ale to będę Wam aktualizować na bieżąco w kolejnych odcinkach, a teraz możemy sobie przejść do drugiego pomieszczenia, w którym nie będzie aż takiego efektu wow, bo tutaj nie mamy jeszcze sprzętu, ale wszystko już jest i tutaj Wam też pokażę, jak wyglądają fugi, jak wyglądają silikony. Tutaj mamy tą samą płytkę, która była w małej toalecie. I tak to się prezentuje. Tutaj również mamy armaturę z Omniresa z serii Y. Niestety powiem Wam szczerze, że nie jest to dobra jakość. Tutaj przy tym wężu już widzę, że będzie problem. Jak możecie zauważyć, tutaj już niestety mamy ubytek w farbie. Także ja uważam, że jakość jest zdecydowanie nie warta swojej ceny, bo ta armatura naprawdę, naprawdę nie była tania. I w tej cenie moglibyśmy dostać coś znacznie, znacznie lepszego. Więc ja po prostu nie polecam. Co prawda efekt jest piękny, prezentują się bardzo ładnie. Design myślę, że mają niezastąpiony. Ale jeśli chodzi o jakość, to chyba troszeczkę to, że właśnie ta seria jest tak popularna, sprawiła, że na jakości sobie popłynęli. No i też to, co Wam pokazywałam między innymi tutaj na rolkach na YouTubie i na Instagramie, że dostaliśmy zupełnie inne rączki. One oczywiście będą tutaj możliwe do wymiany, bo do tego zestawu dostaliśmy taką rączkę prostą z odkręcaną główką, a do tego zestawu prysznicowego dostaliśmy zupełnie inną rączkę, pomimo tego, że to jest niby ta sama seria i powinno być to samo. Tutaj mamy jeszcze oczywiście do umywalki. Czekamy teraz na stolarza i będziemy zamawiać meble. Tu będzie umywalka, czyli będzie szafka pod umywalkę. No i tu będzie cała zabudowa gabaritu do samego sufitu. No i tu będzie prawdopodobnie to zabudowa w kolorze beżowym, a tu jeszcze się zastanawiamy, czy drewno, czy beż. Buty stoją, więc ja już chodzę tutaj na skarpetkach, ponieważ fuga jest jeszcze w miarę świeża i nie chcę tutaj nigdzie jej podotykać, bo ona może być jeszcze delikatnie mokra,
i może się coś do niej poprzyklejać. My fugę wybraliśmy epoksydową, o tym był osobny odcinek, wrzucę Wam tutaj link, możecie tam sobie zajrzeć, tam opowiadałam, na jakie kolory się zdecydowaliśmy do tych płytek. No i uważam, że wyszło to całkiem ciekawie i całkiem fajnie. Silikony też mamy dobrane pod kolor, to wszystko jest z Atlasa, więc nie było większego problemu z doborem kolorystycznym. Silikon co prawda troszeczkę bardziej wpada w szary. Ta fuga jest idealnie praktycznie dostosowana do tych płytek, bo jest właśnie taka szaro-beżowa. A jeśli chodzi o tą fugę przy tych płytkach drewnopodobnych, to jest ona niestety troszeczkę jaśniejsza i tutaj mieliśmy dosyć spory problem z doborem tej fugi. Naprawdę nie było to łatwe, ale no, myślę, że efekt nie jest zły. No i tak to się prezentuje. Tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o fugę, to widać ją tylko w dwóch miejscach. Widać ją tu, tu będzie wanna, więc praktycznie nie będzie tego widać. No i widać ją tutaj. A jeśli chodzi o te fugi pionowe, moim zdaniem ich nie widać. I naprawdę ciężko jest określić, gdzie tutaj jest łączenie płytek. Już nie mogę się doczekać efektu końcowego. Dajcie koniecznie znać, jakie polecacie misy toaletowe, jakie polecacie wanny i jakie umywalki. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!